dotkniemy trzech wersetów Pisma Świętego, może czterech. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj raz na zawsze w tej wspólnocie zamknęli temat grzechu śmiertelnego. Powiem tak, jeżeli nie boisz się śmierci, to nie boisz się niczego, tak jak powiedziałem. Ale żeby nie bać się śmierci, musisz być absolutnie pewny, że Bóg cię nie odrzuci, po pierwsze, a po drugie, że ty nigdy nie odrzucisz Boga. No i ta pierwsza rzecz to jest jeszcze do przyjęcia przez ruchy chrześcijańskie. Bóg mnie nigdy nie odrzuci. Dobrze, ale muszę żyć tak, żeby się Pana nie wyprzeć. Bo jak się wyprę Pana, to Pan mnie kopnie w tyłek i koniec, po miłości. Taki romantyk. Pierwszy list Jana. Poruszymy, uważam, kluczowe rzeczy z tym związane. Pierwszy list Jana, 5:13. Pierwszy list Jana. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Abyście wiedzieli, że macie. Teraz to słowo macie oznacza posiadacie, jesteście w posiadaniu, posiadacie na własność, jesteście właścicielami. To oznacza posiadacie. To jest to słowo. To nie oznacza posiadacie na chwilę, przyjdzie ktoś i wam zabierze, zgubicie gdzieś po drodze, bo jesteście kretynami. To nie to słowo. To słowo macie. To jest słowo określające posiadanie czegoś na własność. Posiadanie czegoś na wyłączność. Jeszcze raz. To napisałem wam, pisze Jan, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, czyli którzy narodziliście się z Bożego Ducha, abyście wiedzieli, czyli byli świadomi, że macie żywot wieczny. A teraz od 16 do 20. Kolory zmieniają się na czarno-białe. Jeżeli ktoś widzi, że brat jego popełnia grzech, lecz nieśmiertelny, niech się modli, a Bóg da mu żywot. To jest tym, którzy nie popełniają grzechu śmiertelnego. Wszak jest grzech śmiertelny. Nie o takim mówię, żeby się modlić. Wszelka nieprawość jest grzechem, lecz nie każdy grzech jest śmiertelny. Wiemy, że żaden z tych, który się z Boga narodził, nie grzeszy. Ale że ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie może go tknąć. My wiemy, że z Boga jesteśmy, a cały świat tkwi w złem. Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy. W Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. No i rozwiał wszystko, co powiedział wcześniej. 16 rozdział. Wszak jest grzech śmiertelny. No i ludzie to czytają. I koniec.
5:13 mówi: chcę, żebyście wiedzieli, że posiadacie na własność życie wieczne, tak? Że jesteście właścicielami życia wiecznego. A 3 wersety dalej mówi: wszak jest grzech śmiertelny. Dokładny przekład tego brzmi: grzech ku śmierci. Że jest grzech ku śmierci. Czyli, że jest jakiś grzech, który może spowodować śmierć. Dokładnie, może wprowadzić w śmierć. Dokładnie, może, tak, zanurzyć w wieczną śmierć. Słowo grzech to harmatia. Harmateia inni mówią. Harmatia. Dokładnie tłumaczy się to jako błędny wybór. Inni tłumaczą chybienie celu. To też jest słuszne. Generalnie najbliższe naszemu rozumieniu to jest błędny wybór. Źle wybrać. Źle zdecydować. Zgrzeszyć oznacza źle zdecydować. Źle wybrać. To słowo dotyczyło zarówno tematów sakralnych w tamtych czasach w Grecji, jak błędów codziennych. Rozumiecie? Na przykład szedł sobie chłop na ryby i wziął za mały koszyk, a nałowił więcej ryb. No to harmatia, chłopie. Zgrzeszyłeś. Źle zdecydowałeś. Nie pomyślałeś, wziąłeś za mały koszyk. Ktoś się pomylił, miał jechać w prawo, a pojechał w lewo. Mówili do niego harmatia. Zgrzeszyłeś, pomyliłeś się, chłopie. Pojechałeś w tą, a nie w tamtą. Czyli to było tego rodzaju słowo. Te słowo, które tutaj jest określone jako śmierć, czyli grzech ku śmierci, to jest słowo użyte w tym miejscu jako thanos. Ciekawe słowo. Chciałbym przeczytać, bo to jest. I tu jest właśnie, tu nie ma użytego słowa nekros. Tu nie chodzi o słowo nekros, czyli martwotę tego rodzaju, które czytaliśmy wcześniej. Czyli tu nie mamy, tu nie ma mowy o zabijaniu, o niszczeniu, tylko to jest słowo dokładnie thanatos. I to jest tłumaczone jako śmierć, że to jest harmatia thanatos. Tu tak zapisano to, harmatia thanatos. I to przetłumaczono jako grzech śmiertelny. Gdzie to słowo występuje? W jednym fragmencie występuje aż 4-krotnie. List do Rzymian 6:2-11. 6:2-11. To słowo występuje w tym fragmencie 4-krotnie. Przenigdy, jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy. Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni. Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, byśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Wiedząc, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało nasze zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy. Wiedząc, że w zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad Nim nie panuje. Umarłszy bowiem dla grzechu, raz na zawsze umarł, a żyjąc żyje dla Boga. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. 4 razy tutaj użyte słowo thanatos, czyli śmierć. Do czego użyto tego słowa? Do śmierci starego człowieka. Nie ma tutaj mowy o śmierci w formule nekros, czyli wieczności. Czyli tu jest słowo thanatos jako śmierć starego człowieka. Teraz posłuchaj. Słowo w pierwszym liście Jana, 5:16, mówi, że jest grzech
thanatos, czyli grzech nieuśmiercenia starego człowieka. Bo thanatos odnosi się do śmierci starego człowieka, a nie do śmierci nekros. Posłuchaj. Grzech śmiertelny, czyli grzech na śmierć, to grzech nieprzyjęcia Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. To jest zapis biblijny. Dlatego święty Jan mówi o tych, którzy nie przyjęli Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Nie chcieli Go przyjąć. Tak? Odrzucili wasze poselstwo. To się nawet już nie módlcie, bo to jest grzech na śmierć. Czyli oni zgrzeszyli, nie chcąc umrzeć jako stary człowiek. O tym mówi Jan. Grzech śmiertelny to grzech nieprzyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela. To jest grzech śmiertelny. A nie grzech wierzącego człowieka jakiś, który powoduje odejście od Pana Jezusa. Trzeba czytać Biblię tak, jak ją napisano. Jezus pytał tych cwaniaków religijnych, mówi, jak czytacie? Co wy czytacie tam? Oni mówią, my wiemy, jak wy czytacie, chłopaki z synagogi. Rozumiecie, co to jest? To nie jest słowo nekros. Ale już po co teraz tłumaczyć ludziom w kościołach, że to nie jest słowo nekros, że to chodzi o to, że grzechem śmiertelnym jest nienarodzenie się z Bożego Ducha, że jest to tak przekazane w Piśmie, jak można ludzi nastraszyć. I mówić do nich, uważaj, jak chodzisz. Pan cię nie odrzuci, ale ty to uważaj, bo znamy takich, co chodzili do kościoła, nawrócili się, potem odeszli. To ja wam powiem. Weźmy świnie i owce. Świnia. Można ją umyć. Wyczyścić. Wypolerować kopyta. W ogóle świnia to inteligentne stworzenie. Człowieku, ją możesz nauczyć wszystkiego, ją możesz nauczyć, że będzie przy stole siedzieć. Normalna świnia. Świnie możesz ubrać, założyć jej futro, przebrać za owce. Rozumiesz? Przyprowadzić do kościoła. Wszyscy mówią, uż, piękna owca. Rozumiesz? I ona będzie się zachowywała jak owca. Bo świnia to jest w ogóle taki gatunek, że świetnie się odnajduje w każdym środowisku. Na świni nie ma żadnego problemu, czy to jest kościół, czy to jest chleb. Byle ją dobrze traktowano. Jak dobrze traktujesz świnię, to jest jej dobrze. Karmisz ją, a też takie stworzenie, że wszystko zeżre. Jej nie zależy. Jaki pokarm podasz, taki połknie. Świnia. Po prostu. Ona będzie się też bujać, mówić, jestem owcą, bo ona się szybko utożsamia z tym, co ją ubrano. Jestem owcą, mam koleżanki owce. I ona się bardzo dobrze czuje. Ona może przychodzić do tego kościoła, proszę ciebie, 7 dni w tygodniu. Nauczy się śpiewać, nauczy się kwiczeć w innych językach. Wszystkiego się nauczy świnia. Trzeba się ochrzcić? Nie ma problemu. Dałam się umyć, dam się ochrzcić. Lubię się chrzcić. Rozumiesz? Są wygadane świnie. Stają się na przykład nauczycielami. Prowadzą różne służby. Ale jak tylko przechodzą koło kałuży, to mają wewnętrzną potrzebę się wytarzać. Rozumiesz? One nie mogą tego w ogóle zwalczyć. Czasami się wstrzymają. Mówią, mam futro. Tyle czasu chodzę do kościoła. Ale jednak kałuża jest kałuża. Głębia przyzywa głębię. Rozumiesz? Wcześniej czy później ona zacznie się tam taplać. Najlepszy numer jest taki.
że ona się wytapla, ale nie ma żadnego problemu, żeby oczyścić futro i z powrotem przyjść do kościoła. A potem znowu się taplać. I znowu do kościoła, bo taki wybrała życie. Świnia. Taka natura. Rozumiesz? Jest też owca. Owce są głupie. Ale mają naturę owcy. Owce są tak głupie, że się w głowie nie mieści. Rozmawiałem kiedyś osobiście z pewnym pasterzem owcy. Wierzącym człowiekiem. Opowiadał mi, jakie są głupie owce. To szok. A mówią... Mówi tak. Nie dosyć, że ucieka do lasu, łazi gdzie chce. Na przykład mówi, żrą tak, że aż im puchną brzuchy. Na przykład kapustę strasznie lubią, dziką kapustę. Ale nie może ich pasterz wpuścić samych do kapustę, bo tak się nażrą, że mogą zdechnąć. To głupie stworzenia. Mają też coś takiego w sobie, że w ogóle bezkrytycznie przyjmują liderstwo baranów. Baran dla nich to jest ktoś. Zazwyczaj każda owca. Pasterz ten opowiadał, jak przewoził owce przez Dunajec. W ogóle takich tratwach. Musiał je przewozić. Rozumiecie? Miał dużą tratwę, musiał je przewozić. Mówi, barany są najgłupsze. Na środku wody baran potrafił wskoczyć do wody. Tamże on wskoczył. Te kretynki za nim. Bo to jest ich lider. Rozumiesz? To głupie stworzenie. Ale widzisz, taka owca przychodzi do kościoła. Nie umie się odnaleźć. Głupi się. Nie potrafi w ogóle zrobić różnych rzeczy. Spieprza różne sprawy. Wychodzi. O, kałuża. No dobra. No dobra, no niech będzie. Wytarza się. Tylko, że ona, kiedy się wytarza w tej kałuży, kiedy coś spieprzy, to ma w środku coś, czego nie ma świnia. To coś, to się nazywa wewnętrzny konflikt. Coś ci powiem. Świnia nie ma nigdy wewnętrznego konfliktu. Bo świnia ma naturę świni. Świni nie przeszkadza grzech. Owcy przeszkadza. Czy owca grzeszy tak jak świnia? Jak najbardziej. Czasem gorzej. Tylko owca, mając naturę owcy, grzeszy i nienawidzi grzeszyć. Świnia, mając naturę świni, grzeszy i się cieszy. Widzicie, ci, którzy odchodzą od Boga, to świnie, które nigdy do Niego nie przyszły. Żadna owca nie odchodzi od Boga, bo ona ma naturę owcy. Coś ci teraz powiem o twoim duchu. Kiedy rodzisz się na nowo z Bożego Ducha, wyznajesz Jezusa jako Pana. Jesteś w tym prawdziwy i szczery. To Duch Święty wchodzi w twojego ducha i go ożywia. Raz na zawsze stajesz się owcą z natury. Twoja natura świni, która była w twoim duchu do tej chwili, umiera raz na zawsze naturalną śmiercią od obucha. A powstaje w tobie nowa, niezniszczalna i niewycofywalna natura owcy. Nie ma opcji, żeby owca zamieniła się w świnię. Ale jest wiele opcji, żeby świnia przebierała się za owcę. Znam mnóstwo świń w kościołach przebranych za owce. Patrzę na nich i widzę ich ryje. Zwisło uche uszy. Rozumiesz, widzę, przyglądam się na nich proroczym wzrokiem. Kręcą swoją wełenkę i uważają, że jestem kretynem. Nie jestem kretynem, jestem prorokiem. Widzę to, co się w nich dzieje.
Nie jestem powołany do świniobicia, więc nie zajmuję się tym. Ale też nigdy w życiu nie przyszłoby mi do głowy, że świnia to owca. Świnia to świnia. Dziś jest, jutro jej nie ma. W ten sposób powstała filozofia o grzechu śmiertelnym. W ten sposób. Odeszli od Pana. Ja mówię, nigdy z Panem nie byli. Ale oni chodzili do kościoła. Ja mówię, człowieku, kto do kościoła nie chodzi dzisiaj? Ale oni mówili w innych językach. Ja mówię, człowieku, brałem LSD, ty nie wiesz, czym ja mówiłem. Człowieku. Się byłem w stanie dogadać, proszę Ciebie, z każdym stworzeniem. Ja dzwoniłem z pilota, proszę Ciebie w szafie, proszę Ciebie siedząc, miałem dobry czas i byłem przekonany, że sam Bóg rozmawiam. Ja widziałem muzykę wychodzącą z głośników i jej słuchałem, czy kulutki, widziałem i je słyszałem. Co Ty mi mówisz, człowieku, co się robi? Ludzie kłamią jak z nut, udają wszystko, co jest możliwe. Są w stanie być wyszkoleni jak trzeba w jednym mieście. W dużym kościele usługiwałem, miałem ewangelizację. Po spotkaniu ewangelizacyjnym podszedł do mnie pastor tego kościoła. Drugi pastor, 20 lat był drugim pastorem i mówi do mnie, łzy w oczach, mówi, Artur, narodziłem się na nowo dzisiaj. Mówię, chwała Bogu. Dobrze, że teraz. 20 lat był tam drugim pastorem. Owca nie odchodzi. Bo nie można odejść od własnej natury. Jak możesz, teraz coś wam powiem, do tych z was, co jesteście owcami. Jeśli nagrzeszyłaś owco, tak? To zawsze miałaś wewnętrzny konflikt, przecież wiem. No wiem. Mogłaś upaść owco nisko na samo dno. Mogłaś leżeć i myślisz, że jesteś świnią. Ale wiesz, co miałeś w środku, owco? Płacz. Mogłaś świadomie dokonywać grzechów. Świadomie! Nie nieświadomie. Mogłaś decydować, owco, o tym, żeby grzeszyć. Ale w twoim wnętrzu był wewnętrzny konflikt. W twoim wnętrzu Święty Duch mówił do ciebie, moim jesteś. Twoja dusza mówiła, jestem świnią, odeszłam od Pana. A wewnątrz ciebie był konflikt, coś ci powiem. Prawdziwą owcę definiuje konflikt wewnętrzny. Jeśli ktoś ma konflikt, to się spotkał z Bogiem. Jeśli ktoś nie ma konfliktu, to jest to zwykła świnia przebrana za owce. Świnie nie mają konfliktu. Kolczykują sobie ryj i idą do przodu. I mówią, taka moda, taki trend. Bo świnia to świnia. Rozumiesz? I koniec. Świnia to świnia. Ona nie ma konfliktu. Ja czasami z ludźmi rozmawiam, ktoś do mnie mówi, no, ja mam takie objawienie, robię to i tamto. Ja mówię, a ty nie czujesz się źle, że ty to robisz? No co ty, Pan jest ze mną. Ja nieraz już miałem takie sytuacje, że podchodziłem do ludzi i na ucho mi coś mówiłem. Rozumiesz? Na ucho. Mówię, nie wiem, kto jest Tobą. Pan jest ze mną. Bardzo wiele razy tacy ludzie bali się mnie później. Mówili, boję się go. Ja mówię, i dobrze. Drżyj przede mną. Świnio. Bój się. Owce się nie boją. Boją się świnie. Bo to jest inna natura. Inna natura. Inna natura. Rozumiesz? Nie można stracić zbawienia. To jest coś, co jest nieutracalne. Dlaczego? Bo zbawienie nie jest twoim dziełem. Nie ty się zbawiłeś, lecz Jezus cię zbawił. Nie ty zasłużyłeś, lecz On zasłużył za ciebie. Nie ty
Czy wy w ogóle to wiecie, że w naszym zbawieniu bierze udział tylko raz nasz akt woli i od tamtej pory stajemy się jedno z Bogiem? Rozumiesz? Jesteś jak silnik w twoim duchu. Paliwo wchodzi, ale nie może wyjść. Możesz nagrzeszyć. Ja znam ludzi, którzy po 20 lat żyli w takim w ogóle chlewie, że się w pale nie mieści. W chlewie żyli. W chlewie. Rozumiecie? Wracali potem do Boga. Każdy narodzony z Bożego Ducha człowiek, nawet jeśli odejdzie na całe życie, to i tak nigdy nie odszedł. Wiecie co? Narodzonym z Bożego Ducha ludzi, nawet takich ludzi, to jest mi bardzo żal często, bo oni odchodzą sobie od Boga, tak? Ale żyją z Bogiem w środku. Ja kiedyś z takim człowiekiem rozmawiałem właśnie, który odszedł od Boga, ale jest narodzony z Bożego Ducha, ja to wiem. Absolutnie to wiem. W ogóle żyje w świecie, żyje jak świnia, tylko to owca jest. Kiedykolwiek mnie widzi, to w ogóle ucieka przede mną wzrokiem, wiesz. A ja podchodzę, obejmuję go w ogóle. Czasem przychodzi do nas do kościoła. Wiesz? W ogóle przychodzi, bo nie może nie przyjść. No. Po prostu, rozumiecie? W ogóle siada sobie w tylnym rzędzie i sobie cierpi, nie? A ja podchodzę, obejmuję go ramieniem, bo ja wiem, że ja nie muszę. On tak jest dojechany już. A ja go obejmuję, co mówię? Ani se nie pogrzeszysz. Ani się nie uświęcisz, co? Ale kicha. Ani nie możesz tak, ani tak. Mówi, to i mi spokój. Zobaczymy się w niebie. Chcę, żebyście zrozumieli raz na zawsze taką rzecz. Nigdy nie odejdziesz od Boga. Tylko ci będzie ciężko, jak będziesz grzeszył. Będziesz żył w potępieniu, bo każda owca żyje w potępieniu. Świnia nie żyje w potępieniu. Świnia się nie potępia. Tyłek zakryje warkoczem, 12 cyruskami zawieje człowieku i idzie do przodu. Jedno ubranie owcy się popsuje, założy drugie, nie ma problemu, fryzurę poprawi i koniec. Ona nie ma wyrzutów sumienia. No świnia. Rozumiesz? A owca cierpi. Takie to głupie stworzenie. Znowu upadłem. Nie mam siły, nie mam mocy. Wiecie, co to znaczy? To znaczy, że jesteś owcą. Jak tak siedzisz i łkasz. Rozumiesz? Jak jesteś załamany, bo upadłeś i się nie umiesz podnieść, to jesteś owcą. Świnia nie siedzi załamana. Tak? Świnia sobie pójdzie poryć. Ona nie ma poczucia załamania. Gówno znajdzie. Rozmiarowo dochodzi. I ma bal. W ogóle ona się nie przejmuje. A! Bo to jest świnia. A owca, głupia, człowieku, chudnie. Człowieku, cierpi, ojej. Jak ja będę żyć? O, Bóg mnie odrzucił. O, Bóg mnie odrzucił. Owca tak robi. To, że się ma wyrzutu sumienia, że się cierpi, że się leży nosem w ziemi, że się nie potrafi zebrać do kupy, że człowiek czuje się potępiony, tak? To świadectwo, że jesteś owcą. Diabeł nie potępia świn, bo świnie należą do jego chlewa. Rozumiesz, o co chodzi? Człowieku, nam wszystko powykrzywiano. Nam wmówiono, że musimy teraz trzymać pion. Ja pamiętam, że się nawróciłem, taki happy, wychodzę z więzienia, taki w ogóle, mówię, w ogóle będę żył na maksa. Poszedłem do kościoła w tamtym czasie zielonośrodkowego. Pamiętam, wchodzę, taki człowiek, on był policjantem nawróconym, uścisnął mi dłoń, tak mi uścisnął, że mówię, już jest trudno, sobie myślę. Ale mówi do mnie, pamiętaj bracie, teraz trzeba tylko trwać. Ja naprawdę w to uwierzyłem, że ja muszę trwać. Ja się tego zacząłem uczyć, ja się stałem religijnym człowiekiem. Rozumiesz? Ja się stałem religijnym człowiekiem, naprawdę. Ja w domu nie pozwalałem kaszanki jeść. Ludzie. Ja się stałem religijnym człowiekiem. Wiecie dlaczego? Bo się zacząłem bać.
Zacząłem się bać, że stracę swoje zbawienie. Zacząłem się bać, że nagrzeszę i nie pójdę do nieba. Zacząłem się bać. Całe życie się bałem, zakładałem maski. Rozumiecie? Byłem bandziorem, miałem kupę pieniędzy, dlatego że uważałem, że jak nie będę miał pieniędzy, to będę niczym. Zawsze się bałem. Teraz się nawróciłem. Na początku człowieku, wow, spotkanie z Bogiem, tak? A potem Kościół, tak? I lęk. Ojejku, a jak to się stanie? A jak tamto? A jak to mnie wyjdzie? A jak tamto? To co będzie? Bóg mnie zasroma. Rozumiesz? Religia taki obraz Boga pokazuje. Takiego Boga. Ja się pytam, jak w ogóle się rozwijać? Jak tu w ogóle pędzić do przodu? Mówią, bojaźń Boża, bracie, pamiętaj, Duch Święty to jest duch bojaźni. Ja przez lata bojaźń Bożą określałem w ten sposób, że jest to jakiś wewnętrzny lęk, tak? Mam jakiś, muszę mieć, ja się muszę bać. Czy nie będę dobrze bał, rozumiesz? No to nie będzie, to ja nie mogę. Ja muszę się bać Boga. Już niczego się nie boję, się Boga boję tylko. Ja nie rozumiem, że każde moje sformułowanie, że się Boga boję, powodowało, że demoniczne siły lęku uwijały coraz lepsze gniazdo. Czytałem te teksty, w miłości nie ma bojaźni, tak? Ale to do mnie nie docierało, mówię, Bóg jest miłością, w miłości nie ma bojaźni w ogóle. Nie docierało do mnie, że setki razy mówię, nie bój się, nie lękaj, nie bój się, nie lękaj, nie bój się, nie lękaj. Ale docierały do mnie inne fragmenty. Tamte docierały do mnie dobrze. Na przykład ten. List do Hebrajczyków, 6 rozdział. Bardzo dobry rozdział. Szósty rozdział, od 4 do 9. Jeśli jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni, zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli. Powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami, podkreślałem słowo sami. Jeszcze tu mam podkreślone. Ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko, albowiem ziemia, która piła deszcz często na nią padający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy je uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga. Lecz ta, która wydaje ciernie i osty, jest bezwartościowa. Jest bezwartościowa. I bliska przekleństwa. Bliska. Taki ostatni wariant, żebym się mógł pamiętać. A kresem jej spalenie. Te wersety docierały do mnie bardzo mocno. Jedynie, co z tego mnie ratowało, to te sformułowanie bliska. Nie tak ostatecznie jeszcze. Jeszcze jest szansa. Jeszcze jest szansa. Wiecie, że na tym sformułowaniu, że jest ta szansa, leci większość kościołów chrześcijańskich? Jest szansa dla ciebie. Zawsze możesz wrócić. Pamiętaj, pokutuj. Pamiętaj, jest szansa, jest szansa. Ale pamiętaj, jakbyś nie wrócił, to koniec z tobą. Bóg jest sądem. Tylko 9 werset jakoś nigdy nie docierał do mnie. A on zamyka ten cały wykład. A chociaż tak mówimy, to jeśli chodzi o was, umiłowani, jesteśmy przekonani o czymś lepszym, zwłaszcza co dotyczy zbawienia. Po latach to do mnie dotarło. Co to znaczy, jeśli chodzi o was? Więc kim są ci wy i ci oni? Dwie różne grupy. A więc autor tego fragmentu mówi o dwóch różnych grupach. Są oni i wy. Wy to ci, do których ten list pisany. Narodzeni z Bożego Ducha Żydzi. Kim są zatem oni? Kto to oni?
Oni to ci, którzy zostali oświeceni. Kto to jest oświecony człowiek? Człowiek, na którego pada co? Światło. Czy to, że jest się oświeconym, oznacza, że jest się narodzonym z Bożego Ducha? Kiedy pada na kogo światło? Kiedy ktoś, na przykład, słyszy Ewangelię, tak? Przyszło światło? Tak. Przyszło. Ale on może przyjąć lub nie. Zgadza się? Czyli to, że na kogoś padło światło, nie oznacza, że on się narodził z Bożego Ducha. Usłyszał, został oświecony, ale nie przyjął. Kim są też oni? Ci, którzy zakosztowali daru niebiańskiego. Co to znaczy zakosztować daru niebiańskiego? Słowo zakosztować, bardzo ciekawe greckie słowo. Słowo określone, które się określa jako spróbować. Bo to jest kulinarne słowo. Wziąć do ust. Przeżuć, zasmakować, lecz nie połknąć. Słowo zakosztować nie oznacza zjeść. Nie oznacza przyjąć. Oznacza spróbować. Wziąć do ust. Zakosztować. Kim są ci, którzy zakosztowali daru niebieskiego? Jeśli ktoś zostaje uzdrowiony, czy zakosztowuje daru niebieskiego? Amen. Czy to, że ktoś jest uzdrowiony, oznacza, że się narodził z Bożego Ducha? Nie. Czy jeżeli wypędzimy z kogoś demona, to oznacza, że się narodził z Bożego Ducha? Nie. On zakosztował daru niebieskiego. On spróbował i wypluł. Zobaczył, że to smakuje, ale nie zdecydował się wprowadzić do swojego układu pokarmowego. Stali się uczestnikami Ducha Świętego. Co to znaczy stać się uczestnikiem? Niekoniecznie nawet. To jest akurat mistyfikacja. Stać się uczestnikiem to nie znaczy domownikiem. Uczestnik to ktoś, kto uczestniczy w czymś. Ci z was, którzy byli u nas w kościele, kiedykolwiek w Warszawie, wiecie, co tam się dzieje. Podczas potężnego uwielbienia ludzie wchodzą na salę. Uwielbienie trwa powiedzmy 2 godziny, czy więcej. Jest tak silne namaszczenie, że ludzie wchodzą na salę i doświadczają takiej potęgi Bożej, że się w głowie nie mieści. Potrafią widzieć swoje dzieciństwo. Potrafią im przechodzić wszystkie grzechy przed oczyma. Potrafią wychodzić w jednej chwili z depresji. Rozumiecie? Następuje potężne dotknięcie Boże. Czy to oznacza, że się rodzą z Bożego Ducha? Niekoniecznie. Być uczestnikiem Ducha Świętego to oznacza być w miejscu lub w sytuacji, w której manifestuje się Bóg. To jest to. Kiedy czytacie Pismo Święte, to wiecie o tym, że były takie sytuacje, gdzie było tak silne namaszczenie, że ludzie nie mogli stać na nogach i padali na ziemię. Pamiętacie, kiedy było bardzo silne namaszczenie i Saul wszedł w te namaszczenie? To on w tym namaszczeniu zgłupiał, rozebrał się i leżał. Był uczestnikiem, ale nie domownikiem. Uczestnik to ktoś, kto w czymś uczestniczy, ale nie zadomawia się. Zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre. Kim są ludzie, którzy zakosztowali Słowa Dobrego, że jest dobre, Słowa Bożego, że jest dobre? Kiedy pracowałem w składzie budowlanym, głosiłem Ewangelię pewnemu człowiekowi, który miał fabrykę luster. On nie przyjął Jezusa, ale on bardzo chętnie mnie słuchał. I po pewnym czasie mówi do mnie: Artur, ja i 2 moich wspólników, wszystko niewierzący ludzie, systematycznie oddzielamy 10% naszych dochodów i przeznaczamy na biednych. Taką podjęliśmy we 3 umowę. I on mówi do mnie tak: nigdy nie mieliśmy recesji w firmie. Dzisiaj normalną rzeczą jest,
w Stanach Zjednoczonych, że biznesmeni nienarodzeni z Bożego Ducha przynoszą swoje dziesięciny do silnych duchowo kościołów. Już Kenneth Hagin o tym pisał w książkach. Ponieważ wiedzą, że to działa. Przynoszą dziesięciny i mają powodzenie finansowe. Następna rzecz. Cały system coachingu, tak, opiera się na Piśmie Świętym. Ludzi się uczy myślenia pozytywnego. Cóż to innego jak zmiana umysłu? Mówienia pozytywnego. Cóż to innego jak to, że życie i śmierć jest w mocy języka? Wszystko na tym świecie, cały system, tak, wzrostu jest ukradziony z Pisma. Ukradli i przerobili. Znamy świadectwo, że jeden coach kazał swoim ludziom, których gruntował, których uczył, wykopać doły w ziemi. Wykopali doły w ziemi. Kazał im wejść w worki na trupy. Weszli w worki. Kazał się położyć w tą ziemię. Osobiście nam to opowiadała osoba, która brała w tym udział. Zasypali ich ziemią. Kazał im też napisać na kartkach wszystkie negatywne rzeczy ze swojego życia. Następnie kazał im wyjść z tej ziemi, rozpiąć worek, pognieść kartkę i powiedzieć, że mają nowe życie. Stare zostało za nimi. Czy coś wam to przypomina? Mnie przypomina to nowe narodzenie. Śmierć starego człowieka. Uwolnienie od grzechów. Co to znaczy zakosztować Słowa Bożego? To znaczy wziąć Bożą prawdę i zacząć stosować w swoim życiu. Czy to jednak oznacza, że jest się narodzonym z Bożego Ducha? Nie. Zakosztowali też cudownych mocy wieku przyszłego. Ileż razy otrzymuje proroctwa do ludzi niewierzących. Ileż razy mamy słowo wiedzy do ludzi niewierzących. Ileż razy mamy słowo mądrości do ludzi niewierzących. Ileż razy mówimy do nich, takie i takie rzeczy w twoim życiu będą się działy. Skąd to wiesz? Z Boga. Kiedyś w jednej pracy pracowałem, jeździłem na wózku widłowym. Jadę sobie nim, duża firma. I szedł człowiek i Duch Święty do niej mówi, podjeżdżaj do niego na tym wózku. Podjechałem na tym wózku, zszedłem z wózka, mówię, poczekaj. Stanąłem przed nim, spojrzałem mu w twarz i mówię tak, kiedy umarła twoja mama, chyba pół roku temu, siedziałeś w swoim pokoju na zielonym nakryciu, łóżko było przykryte zielonym nakryciem. Trzymałeś, a on blednie na moich oczach. Trzymałeś, mówię, twarz w swoich rękach i wtedy powiedziałeś te słowa. Nie ma Boga. Mówię, mam dla ciebie słowo od Boga. Jestem. Człowieku, on mało człowieku nie padł. W ogóle mówi, co to było? Ja mówię, wgląd w twoją przeszłość. Mówię, Bóg mówi do ciebie, że jest. Zostawiłem go z tym. Nic więcej do niego nie powiedziałem. On doświadczył mocy wieku przyszłego. Nie wiem, czy się narodził z Bożego Ducha, czy nie. Można doświadczyć mocy wieku przyszłego, nie narodzić się z Bożego Ducha. Te fragmenty Pisma Świętego dotyczą ludzi, którzy nie spotkali się z Bogiem. Dlatego tutaj jest napisane, gdy odpadli, co to znaczy, że odpadli? Czyli nie wyciągnęli wniosków z tego, co się stało w ich życiu. Nie zdecydowali się pójść za tym. Nie dali się przekonać. Nie przyjęli prawd Bożych, które mogły ich uratować. Dlatego jest napisane, że są oni i wy. Ci wy to ci, którzy przyjęli prawdy Boże. Dlatego jest napisane, że co do was, jeżeli chodzi o was umiłowani, jesteśmy przekonani o czymś lepszym. Co to znaczy czymś lepszym? O czymś, co jest inne niż u nich, lepsze niż u nich. U tamtych jest śmierć, u was jest życie. A na tym fragmencie zbudowano najsilniejszą doktrynę o grzechu śmiertelnym z Pisma Świętego. Rozumiecie, co zrobiono? Ten werset w kościołach jest określany jako werset, tak, mówiący o tym, że można odejść od Boga. Tak się uczy. Tak się uczy. Tylko to nie ma takiego znaczenia.
I ostatnia rzecz. Ewangelia Mateusza 12. Od 30 do 33. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto ze mną nie zbiera, ten rozprasza. Dlatego powiadam wam, każdy grzech i bluźnierstwo będą ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu nie będzie odpuszczone. A jeśli by ktoś rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone. Ale temu, kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. Zasadźcie drzewo dobre, to i owoce będą dobre. Ale zasadźcie drzewo złe, to i owoce będą złe. Albowiem z owocu poznaje się drzewo. Ludzie do mnie dzwonili nieraz i mówili: popełniłem grzech śmiertelny, już koniec. Ja mówię: powiedz, co się dzieje. I człowiek mi opisywał, co się dzieje. Wyrzekłem się Jezusa. Ja mówię: jak się wyrzekłeś? Naprzeklinałem Boga. Powiedziałem, że nie chcę Go, że zawiódł mnie. Ja mówię: co teraz robisz? Siedzę i płaczę. Aha, owca, mówię. Głupia owca dzwoni do mnie znów. Ja sobie chyba mówię: zapiszę, proszę Ciebie. G.O. Głupia owca, taka głupia owca, tak. Ale owca. Owca dzwoni. Dzwoni oszukana owca. Oszukana owca, która uważa, że zgrzeszyła przeciwko Duchowi Świętemu. Primo. Ewangelię. Tak? Czas, kiedy Jezus chodzi po ziemi, tak? Jeszcze nie umarł i nie wstał z martwych. Amen? Na ziemi nie ma nikogo narodzonego z Bożego Ducha. Do kogo Jezus zatem mówi? Do ludzi nienarodzonych z Bożego Ducha. Do kogo jest ten tekst? Do ludzi nienarodzonych z Bożego Ducha. Kimże są ci ludzie? Są to religijni Żydzi, którzy uważają, że znają Boga. A Jezus, patrz, 30 werset. Kto ze mną nie zbiera, ten rozprasza. On zaczyna swój wykład od tego tekstu. On staje przed nimi i mówi tak: kto ze mną nie zbiera, ten rozprasza. Krótko powiedziawszy, w ogóle wy nie widzicie we mnie Jahwe może? Rozumiesz? A oni nie widzą w nim Jahwe. I to, że oni nie widzą w nim Jahwe, tak? To znaczy, że oni rozpraszają. I to oznacza, że oni są w błędzie. I to oznacza, że oni grzeszą przeciwko Duchowi Świętemu. Co to jest grzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu? Co to jest? To jest nie rozpoznać Jezusa. Rozumiecie cały czas, o co tu chodzi? Zgrzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu to nie oddać życia Jezusowi. Tu cały czas chodzi o nowe narodzenie wszędzie. Ludzie, tylko to jest z różnych stron pokazane. W Biblii nie ma ani jednego fragmentu mówiącego o tym, że narodzony z Bożego Ducha człowiek może odejść od Boga. Ponieważ natura Boża, tak, jest w tobie. Natura. Nie można natury oszukać, rozumiecie? U nas w naszym mieście pewien facet, młody chłopak, postanowił zostać kobietą. Nie pamiętam, jaką tam ma na imię. Postanowił... Co? Co? Jak ma na imię? Postanowił, że się będzie nazywał Karolina. Jaką tam ma imię, już zapomniałem. Karolina. To ją Karolina. Wysoki taki, zapuścił sobie włosy. Nie wiem, czy on tam sobie biust przyszył, czy on sobie wyrobił hormonalnie. Ja już trudno mi to powiedzieć. Generalnie, proszę Ciebie, on chodzi tak, będzie mi ma małego takiego psa, jest taki smukły i on tak chodzi. Tylko kurczę, ja go znam. I patrzę na niego, ja wiem, że to jest on, a nie ona. I on może oszukać tych, tak, co go nie znają, ale ja wiem, jaka jest jego natura. Rozumiecie? On to on, taką ma naturę. Natury nie można zmienić. Natura musi umrzeć i narodzić się druga. Rozumiesz? I teraz posłuchaj. Natura ludzka może umrzeć, bo jest śmiertelna, tak? Ale kiedy wchodzi w ciebie natura Boża, to ona jest nieśmiertelna. Więc już nie może umrzeć.
Natura to natura. Nie można jej zamienić. Duch Święty nie wchodzi w człowieka i nie wychodzi wtedy, kiedy człowiek upadł. Ludzie sobie myślą, że Bóg przyszedł do człowieka i teraz On jest w nas, póki my się dobrze zachowujemy. Ale jak my na przykład powiemy, że wyrzekam się Boga, wyrzekam się, nie lubię Cię, Panie Boże, to że w ogóle Boga to rusza. Ludzie w ogóle myślą, że to Boga rusza. Ja miałem już różne pytania. A co by się stało, jak mówi wierzący człowiek, popełnił samobójstwo? Ja mówię, to Boże, no nie, Panie, ja nie rozumiem, ale z czym Ty masz problem? No ale on się zabił. No to co, że się zabił? A jakby kogoś zabił, to co? Powiedziałbym potem, przepraszam, Panie, że zabiłem człowieka. Można przeprosić, że się zabiło człowieka? Czy nie można? Można. Można pokutować zabicia człowieka? Można. A że się sam zabił, to już nie miał kiedy. No kurczę, no sam się zabił. To w ogóle nie o to chodzi. Więcej Ci powiem. Tu w ogóle nie chodzi o przepraszam. Bo Boga nie obchodzi Twoje przepraszanie. Ja Wam o tym wczoraj mówiłem. Bo Jezus przeprosił za mnie. Ty na dobrą sprawę to nie musisz przepraszać w ogóle, bo Ty przepraszasz tylko po to, żeby się dobrze czuć. A Bóg to ma równiutko wywalone na Twoje przepraszam, bo Jego Chrystus przeprosił. Raz na zawsze. Bóg jest przeproszony. W ogóle Bóg jest przeproszony raz na zawsze. Chrystus Go przeprosił swoją krwią raz na zawsze. Ludzie to myślą, że Bóg to ma focha. Tylko bo Ty teraz Go odrzuciłeś. Ale rozumiecie, ja pamiętam, jak kiedyś nasz syn, i on mówi tak, był w gimnazjum i miał taki czas, w ogóle wiecie, jak to gimnazjum. I tak ustał przed nami i tam coś tam, jakaś tam awantura, w ogóle wiecie. I on mówi, nie kocham Cię. Ja mówię, dobrze, mówię, chodź matce, powiedz jeszcze, powiedz jej, nie kocham Cię. Ja mówię, chodź jeszcze babci, powiedz, nie kocham Cię. I płacze, wiesz. Sara była malutka. Ja mówię, ona Sary to w ogóle nic nie ruszało od małego. Ona tak patrzyła na niego, w ogóle wie. Ja mówię, powiedz siostrze jeszcze, daj, też jej nie kocham. A Sara, dobra, daj spokój. Jej to w ogóle nic, nic. Ona malutka, wiesz. No ale Sara od dziecka, w ogóle funkcjonująca w normalnych rzeczach. O co chodzi? W ogóle nie, rozumiem, miłość, bo ona go kocha. W ogóle miłość w ogóle nie bierze pod uwagę głupoty ludzkiej. No w ogóle miłość, to co ty mnie zrobiłeś tym, że ty mnie powiedziałeś? Tak, no co z tego, że ty mnie zrobiłeś? Przecież jestem ojciec. Rozumiesz? Co mnie z tego? Mnie syn może napluć w twarz? Ja proszę, człowieku, rozumiesz, o co chodzi? Ja w ogóle wezmę się ogarnę, mówię, no ale przestał być moim synem przez to? Nie. Że mi w twarz napluł? Jakby syn ode mnie odszedł, to przestał być moim synem? Mój syn może ode mnie odejść na koniec świata. Jak go zbadają geny, to będzie miał moje. Można odejść od Boga nie wiem gdzie. Jak się umrze, się do nieba pójdzie. Zacznijcie rozumieć te rzeczy. Przestańcie się bać. Nigdy się nie bójcie. Niczego się nie bójcie. I nikogo. I nie wstydźcie się. Nie bójcie się, nie wstydźcie w ogóle. Ludzie mówią, takie głoszenia powodują, że ludzie, dajesz ludziom przyzwolenie na grzech. Ja mówię, ludzie sobie świetnie radzą z grzeszeniem beze mnie. Ludzie świetnie grzeszą bez moich kazań. Czy ja dam takie kazanie, czy inne. Ja mogę dać kazanie takie, proszę Ciebie, że śmierć z kosą stoi nad każdym wierzącym, tylko patrzę, jak mu gardło poderwać. I ludzie i tak będą grzeszyć, i tak będą grzeszyć. Bo ludzie robią, co chcą. Jeszcze się nie zdarzyła taka sytuacja, że przez to, że kogoś zaczynasz naciskać prawem, to ktoś przestanie grzeszyć. Bo tam, gdzie prawo się nasila, tam grzech się rozmnaża. To Boża dobroć do upamiętania nas prowadzi. Boża dobroć. Zrozumienie tego, że Bóg nas kocha. Nie można odrzucić Boga. Nie można sobie wypluć Boga. Ludzie mówią, jakbyś tam był prześladowany i byś się wyparł Jezusa. My to co z tego, żebym się wyparł? Co ty jesteś chory? Ale Jezus powiedział, kto się mnie zaprze. Ja mówię, ty człowieku, do kogo on to mówi wszystko? Trzeba Biblię badać, do kogo się mówi. On te słowo zawsze mówi do ludzi, którzy nie chcą go przyjąć jako Pana i Zbawiciela. On mówi, zapieracie się mnie, to ja się was zaprę. Bo oni go nie chcą przyjąć. Cały czas jest o tym mowa. Jezusa, pielgrzymka po ziemi, to jest pielgrzymka objawiająca Jego jako Mesjasza. To jest propozycja nowego narodzenia. On wali do ludzkich głów przez cały czas. A z tego się zrobiło prawo, mówiące Bóg Cię odrzuci, jak Ty Boga odrzucisz. Nie można Boga odrzucić. Owca to owca, a świnia to świnia. Jesteś owcą, to jesteś owcą do końca życia. Możesz być głupią owcą. Nie bądź głupią owcą, bo Cię diabeł będzie dojeżdżał.
Jak będziesz grzeszył, rozumiesz, to ci diabeł wyjmie bebechy i zrobi z nich naszyjnik, rozumiesz mnie? Będziesz biedny, brudny, głupi, połamany, jeżeli będziesz chodził w grzechach. Ale potem pójdziesz do nieba. Cię Bóg zapyta, ty tam, brudasie, ty tam, jaki ty brudny jesteś, coś się nie mył. Myślałem, że krwi nie starczy dla mnie. Chodź tu, chodź, usiądź. Gabriel, dawaj tutaj. No masz następny przed, głupia owca przyszła. Dawaj, tutaj trzeba podszyć, podmalować, niech on, daj mu jakąś łąkę, się naje nareszcie. Tylko nie wrzucaj go w kapustę. Ale nie ma, że cię Bóg odrzuca, bo ty tak zrobię, bo co? Tak, możesz przegrać życie. W ogóle masz władzę, żeby życie przegrać. Chcesz przegrać, proszę bardzo. Ja nie zamierzam życia przegrać, tak? To jest pierwsza rzecz. Ja nie przegram życia swojego. Ja nie będę grzeszył. Ale wiesz, dlaczego nie będę grzeszył? Nie dlatego, że się boję. Tylko dlatego, że ja jestem pragmatykiem. Z tych samych powodów nie chodzę i nie jem gruzu. Rozumiesz? Nie jestem kretynem, mam ochotę na kaczkę po gruzińsku, proszę ciebie, to nie biorę kaczki, nie obtaczam w gruzie i nie żrę tego, rozumiesz? Ja myślę konstruktywnie, cały czas, żyję, proszę ciebie, pełnią życia. Druga rzecz jest taka, po śmierci będziemy mieli, ja to o tym dziś mówiłem, jesteśmy ludźmi, którzy mają zarządzać, tak? Jeżeli będziesz żył na ziemi w sposób byle jaki, będziesz chodził w grzechach, będziesz chodził na kompromisy, będziesz się dał dojeżdżać przez diabła, to ty nie wejdziesz na określony pułap uświęcenia i w związku z tym nie otrzymasz nagród. Jak ciebie nie interesują nagrody, bardzo proszę, żyj jak świnia, nie ma problemu. Ale mnie interesują nagrody. Mnie interesuje, żebym odszedł w chwale. Mnie interesuje to, że ja wchodzę do nieba, tak? I Bóg mówi, mężu waleczny, jesteś nareszcie. Mnie to w ogóle interesuje. Mnie to interesuje. Mnie interesuje, że ja wejdę do nieba. Tak? A Jezus powie, jesteś, Artur. Ja się ukłonię, powiem, Panie, jestem. Biegu dokonałem. Biegu dokonałem. To mnie interesuje. Rozumiecie, o co kaman? To jest to. Ja nie grzeszę dlatego, bo się nie boję. Ja mogę przeżyć całe życie jako bydle i pójdę do nieba. Tylko ja podejmuję decyzję, ponieważ ja ustanowiłem Jezusa Panem. Ja wiem, że ja mam tak żyć, żeby ludzie na mnie patrzyli i widzieli Boga. Poza tym ja chcę być szczęśliwym człowiekiem. A człowiek, który grzeszy, tak, nie będzie szczęśliwym człowiekiem. Grzech cię dojedzie, jak burą sukę. Rozumiesz? I tyle. I to jest w ogóle, to jest ten temat. Ale chcę, żebyście rozwiązali raz na zawsze lęk przed grzechem śmiertelnym. Żebyście śmiali się diabłu, kiedy upadniesz w życiu. Ja ci nie życzę, żebyś upadł. Ale póki chodzisz po ziemi, to jest to ryzyko. Że nawet jakbyś leżał nosem w ziemi, tak, to nie możesz w ogóle przyjąć tematu, oho, odrzuciłem już wszystko pozamiatane, koniec, kropka, już po mnie. Tak? Nie ma czegoś takiego, że jest po tobie. Nigdy. Pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Tobie za ten czas. Ojcze, modlimy się w imieniu Jezusa. I dziękujemy Tobie, że Twoje słowo, ono przenika jak miecz. Ono rozdziela, Ojcze, prawdę od kłamstwa, życie od śmierci. Duchu Święty, ja modlę się, aby Twoje słowo pracowało w ludziach teraz. Ja w imieniu Jezusa związuję demoniczne siły lęku nad ludźmi. Ja w imieniu Jezusa odsuwam od nich każde kłamstwo, każdą opresję, każdy atak na ich umysł, na ich emocje. Ojcze, w imieniu Jezusa ja przeklinam te demoniczne siły mówiące o tym, że ludzie mogą odejść od Boga. Ja w imieniu Jezusa przeklinam tą herezję o grzechu śmiertelnym. W imieniu Jezusa. Ja ogłaszam w imieniu Jezusa, że nic nie wyrwie tych ludzi z ręki Boga. Że nic, łącznie z nimi samymi, nic ich nie odłączy od miłości Chrystusowej. Ojcze, uwielbiam Cię, że oni, którzy narodzili się z Bożego Ducha, mają Twoją naturę i to się nigdy nie zmieni. Wywyższam Cię, potężny Boże. Ja teraz się modlę o ich umysły. Ojcze, ja chcę, żeby ich umysły były przepełnione Twoją prawdą w tym temacie, Ojcze. Ojcze, niech oni patrzą z tą prawdą prosto w Ciebie. Niech mężnieją z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień i z miesiąca na miesiąc. Ojcze, ja modlę się o to.
Niech Twoi aniołowie im asystują, Ojcze. Niech dbają o nich, Ojcze. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.